Siemandero, w kolejnym odcinku na moim kanale porównamy dwa urządzenia akumulatorowe, zakrętarkę udarową oraz klucz udarowy. Każde z urządzeń jest przeznaczone do innych zastosowań oraz posiada inne parametry, ale także posiada podobną budowę. Obydwa prezentowane urządzenia w systemie akumulatorowym 18V. Zakrętarka udarowa marki Makita model DTD172, maksymalny moment obrotowy 180 Nm i 3600 obrotów na minutę. Klucz udarowy marki Milwaukee model F i W2F. Maksymalny moment obrotowy 339 Nm przy 2400 obrotów na minutę. Czy zakrętarka udarowa znajdzie zastosowanie w mechanice oraz na odwrót, czy klucz udarowy znajdzie zastosowanie w budownictwie lub ciesielstwie? Dodatkowo, czy prawie dwukrotnie większa moc klucza udarowego w stosunku do zakrętarki przełoży się na dwukrotnie wydajniejszą pracę? Milwaukee tryb pierwszy 102 Nm. Makita tryb pierwszy 20 Nm. Milwaukee klucz udarowy tryb drugi 203 Nm, Makita tryb trzeci 170 Nm, wkręt 4x90. Milwaukee tryb trzeci 339 Nm, Makita tryb czwarty 180 Nm, wkręt 4x90. Wkręt 10x220, akumulator 5 Ah, w pełni naładowany, trzeci tryb, wkręt 10x220. Trzeci tryb Milwaukee, czwarty tryb Makita, dwa takie same wiertła opadkowe 35 mm. Zaczynamy.
Trzeci tryb. Akumulator pełny. Śruby dokręcone 140 Nm. Po zastosowaniu odpowiednich adapterów lub przejściówek zakrętarka udarowa jak najbardziej znajdzie zastosowanie w mechanice i na odwrót klucz udarowy znajdzie zastosowanie w budownictwie lub ciesielstwie. Niestety prawie dwukrotnie wyższa moc klucza udarowego w stosunku do zakrętarki udarowej nie przełożyła się na dwukrotnie wydajniejszą pracę. Zakrętarka udarowa posiada wyższe obroty w stosunku do klucza udarowego, a co za tym idzie? Wyższa częstotliwość uderzeń młoteczka udarowego i co dało zakrętarce przewagę nad kluczem udarowym. Makita oczywiście poradzi sobie z odkręceniem kół w autach osobowych, o ile na przykład pół roku wcześniej koła nie były, że tak określę, dowalone kluczem udarowym ze 250 N, a później aby poprawione kluczem dynamometrycznym, jak to często się dzieje na zakładach wulkanizacyjnych. Jeżeli chodzi o klucz udarowy, natomiast on niekoniecznie sobie poradzi z odkręceniem kół w autach dostawczych. FIW 2F jak najbardziej nadaje się do prac budowlanych lub ciesielskich, ale niestety nie ma co się oszukiwać. Praca tym kluczem nie będzie tak wydajna jak zakrętarką udarową. Mam nadzieję, że porównanie będzie pomocne dla kogoś z Was podczas wyboru urządzenia. Napiszcie widzowie w komentarzach, czy wybralibyście zakrętarkę udarową, czy klucz udarowy. Jeżeli podobał się materiał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!